dopiero co gimnazjum tak naprawdę zaczęło być dobrze działające i dobrze pracujące i w tej chwili jest zmiana, więc sądzę, że dla dzieci to jest za szybko. Myślę, że ten model gimnazjum, szkoła podstawowa, liceum się sprawdził i myślę, że jest to po prostu sztuka dla sztuki, zupełnie bez sensu. Także nie ukrywam, że nie jestem zachwycony. Jestem trochę zawiedziony tą reformą edukacji, myślę, że... Mam jakby dwa podejścia do tej sprawy, tak? Że pierwsze, likwidacja gimnazjów jest jakby uwstecznieniem. Z drugiej strony mam dzieci w takim wieku, że w tych gimnazjach różnie się dzieje. Nie podoba mi się program przygotowania dzieci do życia w rodzinie. Wolę, jak dziecko jest cały czas w jednej szkole, w tym samym środowisku się obraca, niż zmienia szkołę. Ja chodziłam do 8-klasowej podstawówki i bardzo dobrze to wspominam. Natomiast generalnie wydaje mi się, że te wszystkie zmiany zachodzą zbyt szybko. Nas najbardziej dotknęło to, że jesteśmy 8 lat w tej szkole jednej, gdzie miał być do gimnazjum iść, już to już byliśmy przygotowani na to, no ale jakoś nie będzie, myślę, że jakoś tragicznie. Ja byłam w gimnazjum i nie wspominam tego dobrze, więc lepiej jak zostanie te 8 klas, a jak będzie, to się okaże. Powiemy też, że zmienią się podstawy programowe, nowe podręczniki, właściwie no, reforma no, to całościowa zmiana i pani jest dostatecznie o tych zmianach informowana? No nie, ale dobra zmiana chyba nie wyjdzie nikomu na dobrze.